Nasze spotkanie jest nieprzypadkowe. Chcielibyśmy Państwa poinformować o jednej z akcji w ramach tak zwanego Sojuszu Marek. Sojusz Marek, czyli połączenie wspólnych sił naszych instytucji o to, żeby zabiegać o naszych odbiorców, o widzów, o czytelników. Ta akcja, o której dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć, polega na tym, że osoby, które będą oddawały na czas książki do biblioteki, o tym zaraz szczegółowo opowie Pani Katarzyna Pawlak, będą otrzymywały specjalną zakładkę. Zakładka ta będzie uprawniała do zakupu biletu ulgowego na wszystkie imprezy organizowane w Teatrze Impresaryjnym w obecnym sezonie, czyli do czerwca 2022 roku. Dajemy możliwość czytelnikom, właściwie zachęcamy do tego, żeby oddawali książki na czas, a jednocześnie przypominamy my jako teatr o swoim funkcjonowaniu, o tym, że jesteśmy, że zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wszystkie imprezy, które organizujemy. Ten czas po pandemii jest czasem takim, gdzie próbujemy Państwa wszystkich odzyskać, próbujemy na nowo przyzwyczaić się do tego, żeby korzystać z wydarzeń kulturalnych w mieście, zarówno tych organizowanych przez nasz teatr, jak i przez Bibliotekę Publiczną. I ta akcja ma Państwu o nas przypomnieć, ma zachęcić do tego, żebyście korzystali z kultury. Współpraca między Biblioteką a Teatrem Impresaryjnym jest czymś naturalnym, dlatego że zarówno Biblioteka, jak i Teatr bazują na tym samym składniku kultury, czyli na dziełach literackich. Czasem dzieła literackie najpierw ukazywały się drukiem, a później były wystawiane na deskach teatru, czasem odwrotnie, jak w przypadku chociażby Moralności pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej, która najpierw swoje dzieło wystawiła w teatrze, a później ukazało się rok później drukiem. Dlatego ta współpraca trwa od wielu, wielu lat. Warto może też wspomnieć o takim lokalnym wątku, że założycielem jednego z pierwszych teatrów włocławskich był patron Miejskiej Biblioteki Publicznej Zdzisław Arentowicz. Zakładkę z kuponem rabatowym otrzyma od nas czytelnik, który w pierwszym terminie odda książkę do biblioteki, a tę książkę będzie mógł wypożyczyć, a następnie oddać w jednej z 12 naszych filii oraz z wypożyczalni głównej przy placu Staszica 1. Aktualnie w bibliotece zarejestrowanych jest blisko 13 tysięcy czytelników i to właśnie te osoby mogą odwiedzić naszą bibliotekę i otrzymać zakładkę z kuponem rabatowym. Chciałabym również przypomnieć, że książki wypożyczane są na okres 30 dni. Zachęcam również do zapisania się nowych czytelników do biblioteki. Ułatwiliśmy to Państwu teraz trochę i można zapisać się poprzez formularz dostępny na naszej stronie biblioteka.wroclawek.pl. Po wypełnieniu formularza następnie należy udać się do jednej z filii i potwierdzić wcześniej wypisane dane w formularzu dowodem tożsamości i stosownym podpisem. Przy okazji chcielibyśmy kilka zdań powiedzieć o naszych bieżących działaniach. Ja króciutko, już w piątek 29 października, otwarcie wystawy pracy Mirosława Kolińskiego. Jest to artysta amator, jednakże bardzo utalentowany. Maluje portrety muzyków, portrety artystów i ta wystawa mająca na celu promocję jego osoby, jego twórczości w Dolnym Foyer Teatralnym o godzinie 18 w najbliższy piątek 29 października. Natomiast proszę Państwa, już w listopadzie pierwszy seans kina w teatrze we współpracy z klubem dyskusyjnym Ósemka. Zapraszamy Państwa na pokaz przedpremierowy filmu Po Miłość. Już lada moment będą do nabycia bilety na ten seans, a po projekcji filmu spotkanie z reżyserem Andrzejem Mańkowskim, włocławianinem zresztą, i z Arturem Dziurmanem, odtwórcą jednej z głównych ról. A potem proszę Państwa w grudniu, 5 grudnia zapraszam Państwa na dramat Aleja Zasłużonych w rolach głównych Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz i Emilia Krakowska. Zmieniamy nieco repertuar, wchodzimy w sferę dramatu, ale myślę, że włocławianom również tego rodzaju doznania artystyczne, teatralne jak najbardziej powinniśmy zapewniać. Także niezmiernie serdecznie już Państwa zapraszam. Już wkrótce też bilety będą do nabycia. Oczywiście w naszej kasie teatralnej, jak i przez platformę zakupową
e-bilet. Dzieci z roczników 2015-2018 mogą uzyskać w bibliotece wyprawkę czytelniczą w ramach ogólnopolskiej akcji Mała Książka Wielki Człowiek. W tej wyprawce znajduje się książka Pierwsze czytanki dla. Mały czytelnik otrzyma również kartę czytelnika. I po zebraniu 10 naklejek, każda wizyta musi być zakończona wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego i mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu zostanie uhonorowany dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia biblioteki. Ta idea współpracy między instytucjami kultury czy też Sojusz Marek jest czymś z jednej strony naturalnym, a z drugiej strony także angażującym, myślę, nie tylko dyrektorów instytucji, ale także pracowników. Chodzi o to, żeby właśnie w teatrze impresaryjnym zachęcać do czytelnictwa i korzystania z biblioteki, a w bibliotece do korzystania z oferty teatru impresaryjnego.